Będziemy mieć nowe stroje. Modelka Klaudia. Modelka? Proszę. Klaudia? A chyba ci nie stać na to, żebyśmy chodziły w tym po klubie. Chyba, że planujesz jakąś podwyżkę. O, właśnie. Zrób coś z Pawłem, ponieważ jego pomysły są coraz debilniejsze. Przecież doskonale wiecie, że Paweł jest głównym udziałowcem. Spiskuje za moimi plecami. Cały czas na moją niekorzyść działa synalek twój. Przepraszam, czy wyście wszyscy zdziczeli? Może byś się zrobił normalnym Pawłem takim jak wcześniej, a nie jakimś amerykańskim fagasem. Dość! 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 Srebrny świt i zamknięte drzwi. Miałaś w środku być, tak mówiłaś mi. Jak uwierzyć w słowa niewypowiedziane szczerze? Obiecałaś wczoraj i wiedziałaś, że uwierzę. Paweł umówił się z Darem, żeby ten pomógł mu naprawić samochód. Podczas wymiany świec Paweł zwierza się kumplowi, że nie potrafi poradzić sobie z załogą klubu. Klucz. Człowieku, ja nie chcę być żadnym liderem. No tak, 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 bo ty chcesz być przywódcą, tylko nie potrafisz. Oglądałeś taki film jak Ojciec Chrzestny, Chłopcy Zwyrajny, Psy. Może je oglądałem, ale no. Nie pamiętam. No. One pokazują strategię. Strategię działania. Ale co ja, człowieku, mam chodzić, zabijać ludzi? Nie zabijać ludzi, tam zaraz zabijasz ludzi. One pokazują szacunek. Siedemnastka. Szacunek do przywódców. No, szacunek do przywódców. No o czym ty mówisz, no człowieku? Halo? Tak, tak, tak. Moi ludzie się tym zajmą. No dobrze, dobrze, dobrze. Proszę się nie martwić. Wiesz co? Tak. Dobra, załatwione. No właśnie, jak ty się ostatnio zachowywałeś do wszystkich? No jak? Niemiły, arogancki, krzyczałeś na wszystkich. Zwariowałeś. Olewałeś wszystkich. Dawaj mi tu dziewiętnastkę. Gadasz jakieś głupoty. Jakie głupoty? Ja nie wiem, o co ci chodzi. Mój przyjaciel, to przyjęło się między nami. Ale wszystko jest wzorowo. Tak, no przecież powiedziałem, że będzie załatwione. Tak, zgadza się. No nie wiem kiedy, no. Jak będzie, to będzie, no. Zajęty jestem, przepraszam, do widzenia. Wiesz co, Pawełku, ja nie mam czasu, lecę na angielski, wiesz? Po cholerę ci ten angielski? Potrzebny. Dzwonimy się, bo widzę, że lepiej cię chyba dorwać przez telefon, niż normalnie tak sobie porozmawiać, tak więc dzwonimy się i ustawimy się na prawidłowym kreślach, to może. Na razie. Paweł to chyba nie rozumie, co się dzieje wokół niego. Niby chciałby wszystko naprawić, zmienić w relacjach z resztą ekipy, ale cały czas popełnia te same błędy. 23-letni Rafał spędza każdą wolną chwilę z przyjaciółmi pod lokalnym sklepem. Cała trójka przyjaźni się od dawna, mimo że Rafał zawsze różnił się od kolegów. Łódko strzela w górę. No bo masz ciśnienie, to jest kwestia parcia. Gaz w środku się rozpręża. I ja tego pykam, no. To nie bądź tak. O, normalnie. Siema, nie ma oleju. Nie, nie po olej, po na kopę. Na pewno? Masz piście z braku czołego do tego mechanika, powiem ci szczerze. Widzę, że ćwiczycie żarcik sobie. No jak widzisz, dobrze widzisz. Może lepiej byście się zajęli czymś bardziej pożytecznym. Ciekawe bo tak, czym. Bo tak jak nie wychodzi tak 100 razy żart, to kolejny raz też nie wyjdzie wam. Tak. Taki to jest rachunek prawdopodobieństwa. Tak mówisz? Żarci ludowe. Co? A może zróbcie coś dla matki natury, skoro tak się interesujecie prawami tego świata fizyki. Matki natury, słyszałeś? Tak, chyba twoje. A
A ty co tam grzebiesz? Ty może ciśnienie sprawdzasz czy parcie? Hej, jak chcesz to mogę ci nasmarować. Rower, znaczy. Czuły dotyk mechanika? Nie o to mi chodzi, wiesz, nie chcę cię obrazić, ale posunąłbym... Co? Posunąłbym cię do stwierdzenia, że jest trochę zaniedbany i... Ja bym posunął. No wiesz, trzeba go trochę... Najpiękne dla mnie są oczy te, oczy te. Jezu. Chodzi o to, że chyba będzie afera. Jaka afera? No tam jest taki facet elegancko ubrany i chce się z tobą pilnie widzieć, bo mówi, że będzie jakaś sprawa, która się zakończy sądem, czy sąd ze sprawą. O coś takiego chodzi. Nie wiem, o co chodzi tak naprawdę, tylko chodzi o jakieś prawo. A ty jako asystentka nie możesz przekazać, że trzeba się ze mną umówić przez recepcję? Ale ta sprawa chyba nie może czekać. Ale dobra. Dobra, zadawaj go tu. Dobry, jak potańczyć, to troszkę później. Jeszcze mamy zamknięte. Tak, oczywiście. Na twoim miejscu nie żartowałbym sobie. Pozwalam sobie mówić na ty, bo sporo o tobie wiem. I pewnie wkrótce będziemy się częściej widywali, ale w mniej so attractive places. Rozumiesz? No to rozumiesz, Dominik, lawyer. Co cię tu sprowadza? Dość nieprzyjemna sprawa, a może być jeszcze bardziej nieprzyjemna, jeśli nie zmienisz zdania na temat spadku. Jakiego spadku? Po matce, bynajmniej twojej. Po matce twojego kuzyna. Spadek po matce powinien trafić do syna, prawda? No ale nie trafił. Właśnie, to był twój błąd. Ja teraz reprezentuję jego interesy. Ustalmy, że nasze działania póki co mają charakter przyjacielski. Bardzo się cieszę. A teraz może już pójdziesz, co? Chyba, że ktoś z moich ludzi ma ci w tym pomóc. Tak? Tak. Co? Lecimy? Okej, jak chcesz. Chrupków na drogę! No i właśnie, to było do przewidzenia, że te amerykańskie sępy rzucą się na moje pieniądze. Całe szczęście, że ja jeden zostałem normalny i nie zmieniły mnie te pieniądze. Ciotka wiedziała, komu je zapisać. Rafał nie może przestać myśleć o ostatnim spotkaniu z dziewczyną przed sklepem. Cały czas zastanawia się nad sposobem, jak mógłby poznać ją bliżej. Co tego głupłeś? Ty, może od tej kupy złomu, co dzisiaj ta szpyka przyjechała, co? Może i tak. Nie, ci? No podoba mi się, no. Co ci w niej podoba? Co tam się ma podobać? No po prostu mi się podoba. No co ma mi się podobać? Podoba mi się. I jeszcze w dodatku ma rację. Że niby co? A że niby co, co? Żeby zrobić coś pożytecznego, nie? A nie tylko siedzieć z piwem cały czas. Wiesz co? Mnie to się wydaje, że ty chcesz coś pożytecznego to dla niej zrobić, a nie dla tam planety jakiejś. No i co? Może rower bym jej naprawił. Przestań, człowieku, cała okolica ma z tego polewkę, ty będziesz naprawiał. Pogięło cię! Jeszcze go się pośmiać chodzi. Ty, a ty może po prostu musisz złapać za borsuka, co? No właśnie, coś przejdzie. Weźcie, ja pierdolę, ale za stópki. Człowieku, złapię za borsuczka, to od razu przejdzie. Mówiłem, weź, o to ci chodzi, borsuczka za to jest zajebistym starowidłem. Poczekaj. Przecież ci pomożemy chyba, nie? Mortka, żartuję, mam nawet pomysł jak. Chodź, pomożemy się, nie przejmuj się. Wizyta adwokata skutecznie wyprowadziła Pawła z równowagi. Nie umknęło to uwadze jego najlepszego kumpla Dara. Bożenka, co ty robisz? A co nie widać, co robię? Pierwszy raz zmywasz? Maziasz syfem, tak? To trzeba wykręcić, a później dopiero ścierać. No, sam się wyciśnie. Nie pyskuj. No już, kto mi zmienił hasło w komputerze? Czego? Ja byłem z tym kolesiem. Super, cieszę się. Jest ze Stanów, a ogólnie to pochodzi z Mławy, ale pracuje w Stanach. No dobra, to może powiesz w końcu, po co to było? Nie twoja sprawa, to jest prywatna sprawa, tak? Aha, prywatna sprawa, tak? A co, jestem jakiś twój klient, czy co?
Dobrze, szczerze o wszystkim rozmawiamy. Nie gadaj jak baba. I to swoją prywatną sprawą. Nie chcę, żeby wszyscy wiedzieli o moich prywatnych problemach, a Daro wystarczy, jak zajmie się porządkiem w klubie, niech tutaj wszystko jest okej, a ja zajmę się całą resztą. Rzadko kiedy zdarza mi się wyrzucać klientów z klubu w ciągu dnia. Paweł wyglądał na nieźle spękanego. Mam nadzieję, że nie wpakował się w żadne kłopoty. Kolejnego dnia Rafał z kumplami jak zwykle wystają pod sklepem, a Dagna jak co dzień podjeżdża po sprawunki. Nie wie, że chłopcy uknuli plan, dzięki któremu Rafał zamierza zdobyć jej serce, a przynajmniej dać się zapamiętać. Marta, dziewczyna grzechu warta, to z nią chciałbym zostać, lecz trudno Marcie sprostać. Marta, dziewczyna grzechu warta, ponadna i szalona, z miłości do niej skonam. Marta, dziewczyna grzechu warta. Jakiś obiadek by się przydał. Mm-hmm. Może wezmę jeszcze smalczyk, nie wiem, może wafle i w zasadzie... A przepraszam bardzo, to... tak? Z ciekawości czystej, czy te pomidory są w ogóle z Polski? No oczywiście, z sąsiedniej wsi. Od Kornika, no twojego wuja przecież są. A, tylko wie pan co? A ja bym wolał amerykańskie, są może? Amerykańskie? No przykro mi panowie, nie mam tak. A jakieś inne, holenderskie, niemieckie, cokolwiek. Ale po co, jeśli mogę spytać? Wie pan co, w sumie chciałem to zrobić ketchup. No. Tylko ten gotowy jest niezdrowy, a słyszałem, że z tych amerykańskich to by najlepszy upodobnił. No i oliwkę jeszcze nic może. Nic tego nie rozumiem. Oliwki? A, dobra. W zasadzie będę płacił, no tak. Ty, dobra, to ja ci pomogę może. Dobra, zapłacicie później. Nie, teraz musimy, teraz. Dałem wam torby, panowie, i dziękuję za wizytę. Dziękujemy. Dzięki. Bardzo. Do widzenia. Do widzenia, smacznego. Dzięki. Podczas gdy kumple Rafała robili zakupy, chłopakowi udało się naprawić rower Dagny. Co tam? Stary, co ty żeś robił? Weź się wytrzyj. Poczekaj, daj to. A to jest brudne, przestań. Dobra, weź. Ej, ja tu sprzątałem, no. Przestań. Co jest? To wy? No, nasmarowałem ci rower. Tak? A czym? No, olejem. Rzepakowym? Nie, no, smarem. Ten smar zatruwa środowisko. Co? Nie. Tak. Ja... No to jest tak, jakby do zupy dodać kostkę smalcu. Albo do Mercedesa wrzucić części od malucha. Ale tylko smar. Ach, w ogóle, samochody to okropność. No sorry, no nie pasujemy do siebie. Ty tutaj z kolegami popijasz piwko, marnujesz czas. A mnie interesuje ekosystem. Na przykład, że w sąsiedniej gminie wycinają stare lasy. No ale wiesz, no chciałem dobrze, starałem się. Wiesz co, nie staraj się już, okej? Mistrzu, trzeba było użyć tego borsuczego łoju. Im bardziej się staram, tym gorzej to wszystko wychodzi. No, pomysł był dobry, wybrałem najlepszy smar, jaki znam. Skąd miałem wiedzieć, że jest nieekologiczny? Jak ja jej teraz spojrzę w oczy? Paweł w związku z odziedziczoną właśnie fortuną zastanawia się nad zakupem nowego auta. Ty, gumowe ucho! Możesz się tam zająć swoimi sprawami? Mam tutaj dla pana świetny wóz. Okej. Okay. Szukam czegoś wyszczałowego, to ma być po prostu szał, coś nowego. Laseczki wskakują. Rozumiesz, jak ja podjeżdżam, to piszczą wszyscy, rozumiesz? To tak ma błyszczeć. To ma być szał, a nie jakiś... Czyli rozumiem, że interesuje pana jakiś samochód z salonu, prawda? Jakiś coś nowego, jakiś... Ma być szał, no. Jest już agent nieruchomości. Tylko zdaje sobie pan sprawę, że będzie pan musiał za to zapłacić to. Powiedziałem, pieniądze nie grają roli?
Się pan nie martwi. A może pan udowodni, że pan posiada takie pieniądze? No to co będę udowadniał? Zadzwonimy się, już agent nieruchomości czeka. Dziękuję. Proszę, co za oferta, siadać. Słucham. Ja mam na imię Paul i jestem kuzynem Pawła... Paul, słuchaj, Daro jest nam na zapleczu. Jak ty jesteś jego native speaker, to welcome to Poland. Rozumiesz, how do you do? I ucz tam Dara, bo on się musi nauczyć. Ty wiesz, jak on mówi 20? Ten. Wyobrażasz se? Dobra, jestem... zaczynajcie naukę. Jestem synem zmarłej niedawno Balbiny Kopytko, po której odziedziczyłeś spadek. Cioci Balbiny? Porozmawiamy w bardziej dyskretnym miejscu. Kiedy zobaczyłem tego mojego kuzyna, od razu wiedziałem, że będą z tego kłopoty. Ale ja się tak łatwo nie poddam. Jesteśmy na moim terenie i to ja tutaj rządzę. W związku z niepowodzeniem akcji z rowerem, Rafał z kolegami obmyślają kolejne sposoby zdobycia serca Dagny dla Rafała. Stary, nie załamuj się. Znajdziemy inny sposób. Jak nie ten, to inny. Ty, a może leś ją sobie po prostu daruj? Nie widzisz, że to dziwoląg jakiś jest? No właśnie mi się taka podoba, no, że jest inna. Ma jakieś hobby, zajmuje się czymś zamiast siedzieć tutaj cały czas. Ale schrzaniłem z tym smarem, ja pierniczę. O, co ty chcesz od smaru? Powinienem mi pokazać, że to jest dla mnie ważne, nie? A. Może pojedziemy gdzieś, nie wiem, do nadleśnictwa, zrobimy pikietę. Ty, do nadleśnictwa. Człowiek, odpuść sobie. Bez sensu. Od razu się zorientuję. Dlatego użyłeś trującego smarowidła. Weź już no mi z tym smarem nie przypominaj. Dobry był, kona jakaś nerwana. Lepiej z tą oliwką by było. No ale muszę jakoś pokazać, że pasujemy do siebie, nie? Dobra, czapki, słuchajcie. Tu mamy nasz sklep. Mhm. Chowasz się za krzaczkami. Mhm. I porywamy ją. Ja z tobą idę z drugiej strony, czekamy na nią. Dagna nadjeżdża, porywamy jej rower. Wtedy wychodzisz ty. No. A co z dziewczyną? Dziewczyną już się ja zajmę. Spoko, to jest dobre. Dobra. No. Jak to może ty zadziałać. No to co? Za pomyślność, mordeczki. No. Super. Ja jestem super bohaterem. I po co ten adwokat? Po pieniądze. Chyba sobie żartujesz. Nie mam poczucia humoru. Te? To dziwne, bo to chyba była nasza cecha rodzinna. Nie wydaje mi się. Pieniądze są moje. Tak? Ale w testamencie było... Co tam w testamencie? Testament to tylko kartka papieru, która może zostać zapisana czymkolwiek. Moja matka była nienormalna, kiedy to robiła. A jakby twoja matka napisała, że to wszystko jest dla ciebie, to może byś wtedy mówił, że jest najmądrzejsza na świecie, ta elokwentna. Whatever, co ty w ogóle mówisz? To ja jestem jej synem. I co z tego? No i co z tego? Są moje. No to ty mi je oddasz. Ja ci nic nie oddam, rozumiesz, człowieku? Oddasz mi te pieniądze. Wyście się wszyscy naoglądali Ojca Chrzestnego? Pogłupieli? Do tej pory kontaktujesz się tylko i wyłącznie z moim adwokatem, Dominik Piotrowski z Chicago. Poznałeś? Słuchajcie go w dupę. Zobaczymy. Piotrowski. Nie będzie mi tu żaden gnój podskakiwał, a tym bardziej mi groził. To ja mu pokażę, jak takie sprawy załatwia się tutaj w Polsce. I będzie spieprzał do tej swojej Ameryki w podskokach, tak że zgubi te swoje amerykańskie laczki. Następnego dnia Dagna jak zwykle przyjechała do sklepu. Tym razem, prócz zakupów, chciała powiesić plakat informujący o proteście przeciw wycince drzew. Dziewczyna nie spodziewa się, że chłopcy przygotowali na nią zasadzkę. O, jedziesz. Wstawuj z roweru! O nie! A nie myślisz nie! Kto ty jesteś? Pokazuj mi się! Dagna, jestem tu, żeby cię zbawić! Co to ma być? Co za dekle! Dagna, przepraszam, to był żart. Przepraszam cię, ja... Porobiło trochę. No, trochę poszło nie tak. Niekorzystnie.
No pięknie. Ty, jak ona mnie powaliła, to z ciebie to ona w ogóle wiatrak zrobi. No i mówiłem, żeby iść na te drzewa, to jest jutro. Pokaż. No dobra. Dobra. To pójdziemy jutro. Bieramy się. Dobra, słuchaj, trudno, nic się nie stało. Nie wiem, jak mogłem dać się namówić na tą całą akcję z porywaniem roweru. Trzeba było słuchać swojej intuicji. Od początku wiedziałem, że zdobędę serce Dagny, wspierając jej akcje ekologiczne. Teraz to już za późno. Następnego dnia Dagna już od świtu jest na miejscu wycinki, przygotowana do protestu. Udało jej się też ściągnąć na miejsce reporterkę z lokalnej gazety. Wycinki wpływają na zagrożenie ekosystemu. To przestań. Dobra, dawaj, ty weź to drzewo, ja biorę drugie. Jakie papiery? Nasze papiery? Tak. A mam mieć przy sobie papiery? Nikt nie dałby ja nam. Ja mam mieć piła, nie papiery. To przeszkadzacie nam. Przeszkadzacie nam, możecie odejść? To niemożliwe, ale to nielegalne. My tu pracujemy. Co jest? O rany, hej. W jakim jesteście? Nie wierzę. Ale jaja. Józek, masz to? Mam. Ojejku, dziękuję. Jestem twoją dłużniczką. To może poszłabyś ze mną na dyskotekę? Panowie, możemy porozmawiać chwilę? Ta. Zapraszam na bok. Hej, Lowe Laski. Tutaj. Skoro już się udało, to może nam pomożecie? No bo jakby nie było, popchnęliśmy kluczyki. I trochę mamy problem. Za każdą chwilę z tobą oddałbym to, co najdroższe, maleńka. Od zawsze jesteś pragnieniem mym. Ja będę cię nosił. Po dniu pełnym wrażeń Rafał spotkał się z Dagną przed dyskoteką. I tym razem jednak to dziewczyna zrobiła mu niespodziankę, zmieniając się niemal nie do poznania. Siema. Dagna? Hej! Siema, siema. Cześć. Siema. Idziemy? No. Widziałeś? Człowieku! No to ci powiem, że nie, dzięki nam to niezłą dupę wyrwał. Jesteśmy na lepsi, stary, no człowieku! Za każdą chwilę z tobą oddałbym to, co najdroższe, maleńka. Od zawsze jesteś pragnieniem mym. Ja będę cię nosił na rękach. Zniosłem tyle kłamstw, zniosę jeszcze jedno. Zatrzymując czas, mogę patrzeć w niebo. Prawdę czy też fałsz, wybieram dla siebie. To co lepsze jest, kiedy widzę ciebie. Zniosłem tyle.